Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Mini rękawica od FX Protect. Jak widziałeś, bawiłem się już w Mańku, bawiłem się na rozwalonych felgach i najlepiej sprawdzała mi się, słuchaj, przy moich felgach letnich w Audi, te, które rozwaliłem. Ja już myłem nią wcześniej, jeszcze jak były na aucie te felgi. Stwierdziłem, że najwyższa pora, żeby pokazać tą rękawicę. Co do niej, no jest zajebista, naprawdę, fantastyczna. Tu akurat testuję produkt Wheel Cleaner, który się pojawi, nie wiem kiedy. Co mi się podoba w tej rękawicy, słuchaj, pełna kontrola. Nie spadnie ci z rąsi z tego względu, że ma tutaj pętelkę na kciuka i tu ma podział, zobacz. I wywijesz nią jak chcesz, delikatna, zero docisku, słuchaj, i jedziesz, zobacz, wszystkie zakamareczki. Rewelacja, co? Naprawdę jest bardzo fajna. Mięciutka, taka przyjemna. Co jest też fajne, zobacz, wjeżdżamy tu, ale to na końcu. Z tamtej strony wjeżdżamy już na samym końcu. Jak ją odwrócę, najpierw jedziemy czoło. Czyli tu, gdzie zanieczyszczenia są już wypłukane i mamy mycie wstępne. Zobacz, jaka elegancka, co? Super. O, tak. I teraz tak, tutaj jeżeli chodzi o strony, można sobie ją podzielić, z tego względu, że tak jak widzisz, używasz tylko na, powiedzmy, na prawej rąsi i pętelka jest z jednej strony, więc tutaj chciał, nie chciał, wiadomo, o co chodzi. Jeżeli chcesz wnętrze felgi, ja osobiście zamieniam, może to wielka różnica nie jest. I wjeżdżamy do środeczka, zobacz. Cyk raz, cyk dwa, czyli ramiona od wewnątrz. Właśnie, i z tym jest właśnie zajebiście. Czy jest lepsza niż chińska? Jest co, no tamtej rękawicy mam tyle i kosztuje 30 zł, teraz kolejną zamówiłem, bo tamta mi się już powoli kończy. Zobacz, jak zbiera brud. Moczymy. O, i jedziemy dalej. Oczywiście, wjazd też jak najbardziej, jak masz możliwość. No ja miałem możliwość wjazdu pełną ręką tylko i wyłącznie na felgach, na rotorach, 19-kach, tarcze małe, felga szeroka, więc tutaj sobie mogę pozwolić. Niestety, jak masz małą przestrzeń tutaj to zrobić, to tylko i wyłącznie na początku felgi. Ale tu mi bardziej chodzi o takie felgi, które jak widzisz, gdzie masz przestrzeń, żeby włożyć dłoń, z tyłu możliwość umycia ramion. A wierz mi, że tam, znaczy wierz mi, dobrze wiesz, że tam się zbiera tego mnóstwo. Kolejna rzecz, wnęki, drzwi, właśnie. I to będę chciał ci pokazać w dalszej części filmu, jak fantastycznie się nią myje wnęki, właśnie drzwi. I tu jest teraz tak, znaczy jazda, no, jazda jest ciekawa, bo najpierw wskakujesz na felgi, a później na wnęki. No tak naprawdę możesz, oczywiście, dlaczego nie, wypłukać ją, pobierasz szampon i lecisz. Czy rękawica jest fajna? Zajebista, naprawdę, z tego względu, że operujesz sobie nią przy felgach. Bardzo mi się to podoba. Wszelkiego rodzaju zakamarki, tak jak tutaj widzisz, ja mam teraz te dokładki, też wjeżdżam płaściuteńką ręką. Oczywiście większą rękawicą również to ogarniesz, ale tutaj jeżeli chodzi o tę naprawdę zakamareczki, zobacz, no tutaj to jest po prostu poezja do takich zakamareczków. Zresztą zobaczę w dalszej części filmu, jak wygląda nią mycie zakamarków. Czy rękawica mi się podoba? Podoba mi się. Fajna, miękka, chłonie naprawdę dużo wody. Jest taka poręczna i to jest w tym produkcie fajne. No dobra, zapraszam cię do dalszej części filmu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!